Święty Ignacy Loyola. Wielkie pragnienie małego dziecka. Gdy dzieci wyszły z kościoła świętego Jakuba, od razu poczuły, jak wielki upał panuje w Rzymie. Wujku, może byśmy poszli na lody? W Polsce jemy włoskie lody. To może spróbujemy, czy są takie same? O, widzę, że bez takiego paliwa dalej nie pójdziecie. No dobrze, ja też mam ochotę na lody. A potem pokażę wam miejsce, gdzie mieszkał już ostatni wielki budowniczy kościoła, którego poznacie w czasie tej pielgrzymki. To jeden z tych, którzy naprawdę zmienili świat. Poza tym jest mi szczególnie bliski. Dzieci nie kryły radości, gdy pani wręczyła każdemu po dużym lodzie, dokładnie takim, o jakie poprosili, tylko 2 razy większym niż wziął sobie wujek. Teraz zaprowadzę was do miejsca, gdzie żył wielki człowiek, który założył zakon jezuitów. Czyli twój, wujku? Zakon księży do zadań specjalnych? Tak, właśnie ten. Ale to nie działo się od tak. Ignacy Loyola był kiedyś małym chłopcem. Urodził się ponad 500 lat temu na północy Hiszpanii jako 13. dziecko. I tu znowu mam dla was pytanie. Urodził się jako 13. Miał 7 braci. A ile miał sióstr? 6. Znowu się pomyliłeś. Ignacego się nie liczy. Miał 5 sióstr i 7 braci. Dokładnie tak. Posłuchajcie, co było jego wielkim pragnieniem, gdy miał tyle lat co Dawid. Otóż, mały Ignacy bardzo chciał być kimś wielkim. Pewnego dnia do zamku, w którym mieszkał, wjechały konie. Wydawały mu się wyjątkowo wielkie. Wtedy pomyślał, chcę być wielki jak koń. I pobiegł powiedzieć o tym swojemu najstarszemu bratu. Ten jednak wyśmiał go i kazał bawić się gdzie indziej. Zasmucony Ignacy poszedł więc na łąkę. Z daleka konie wydały się już malutkie. Ale za to zamek. Zamek był wielki. Wtedy Ignacy pomyślał, już nie chcę być wielki jak koń. Ja chcę być wielki jak zamek. I udał się do swojego brata Marcina. Powiedział, Marcin, ja już nie chcę być wielki jak koń. No, w końcu zmądrzałeś, odpowiedział z dumą Marcin. Ja chcę być wielki jak zamek. Dokończył Ignacy, po czym usłyszał od brata. Ech, Ignacy, daj mi spokój i idź się bawić gdzie indziej. Wtedy wrócił na pastwisko i zauważył, że zamek stoi na górze. Zamek wydawał się taki mały, a góra była wielka. Pomyślał wtedy, że chce być wielki jak góra i znów pobiegł do Marcina. Marcin, ja już nie chcę być wielki jak zamek, ja chcę być wielki jak góra. A on na pewno mu powiedział, żeby się bawił gdzie indziej, tak, wujku? Tak. Wtedy Ignacy zrozumiał, że bycie wielkim nie zależy od tego, jak bardzo ktoś jest wysoki, rozległy czy gruby. Zastanawiał się więc, kto jest wielki. Myślę, że król. Król jest kimś wielkim, a Ignacy żył, kiedy jeszcze byli królowie. A dlaczego myślisz, że król, Martynko? No bo wszyscy go znają i wszyscy wiedzą, kto jest królem. Jest sławny. No i ma wielki zamek, dużo złota i pieniędzy, jest bogaty. No i oczywiście dlatego, że rządzi. Do tych samych wniosków doszedł Ignacy. I bardzo chciał o tym komuś powiedzieć, ale już nie Marcinowi. Poszedł więc do swojego taty. I tata go wyśmiał? Tak jak Marcin? O nie, tata potraktował synka bardzo poważnie. Zapytał, czy na pewno chce być kimś wielkim. Bo to oznacza, że będzie musiał wyjechać z domu na kilka lat. Wtedy Ignacy się zasmucił, bo żal mu było zostawiać mamę i tatę, braci i siostry. Ale jego pragnienie było tak silne, że jednak odpowiedział. Tak, tato, Bardzo chcę być wielki. Wielki jak król. Jestem więc gotowy wyjechać z domu. I co było dalej? Ja sobie nie wyobrażam wyjechać tak z domu. Bardzo bym tęsknił. 4 lata później Ignacy wyjechał na dwór wicekróla Nawarry w Hiszpanii. To właśnie w służbie króla dokonała się jego wielka przemiana. A jaka? Dowiecie się jutro.